Drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, chcę wam opowiedzieć pewną historię, znaną wprawdzie z literatury, ale ta historia dotyczy mnie. Gdy byłem młodym chłopcem, nie miałem na imię Tadeusz, tylko miałem na imię trochę inaczej. Natomiast historia dotyczy mnie, który miałem na imię Andrzej, nie Tadeusz, i mojej cioci, która niestety nie miała na imię Telimena, tylko Dorotka. I ciocia Dorotka była bardzo słodką ciocią i ciocia Dorotka w pewnym momencie, jak popiła coś słodkiego, może wypiła troszkę za dużo, likieru, to moja ciocia słodka Dorotka wpadła na ten sam pomysł, co ciocia Telimena u pana Tadeusza. Czyli postanowiła przejść do praktycznego zadania i zadała mi pytanie, czy ja wiem, jak wygląda kobieta. No powiedziałem, że wiem. A ciocia wypiła jeszcze jeden kieliszeczek i się zapytała, jak dokładnie wiem. Powiedziałem, że dość. To wtedy ciocia dla kurażu wypiła jeszcze jeden kieliszeczek. Powiedziała, przejdźmy do zadań praktycznych. I ciocia Dorotka poczuła w obowiązku, w swoim obowiązku rodzinnym, przekazać swojemu siostrzeńcowi szczegółowe informacje o budowie i funkcjonowaniu kobiety. Chcę wam powiedzieć, że swojej cioci Dorotce zawdzięczam nie tylko normalność, podobnie jak pan Tadeusz swojej cioci Telimeni zawdzięczał szczęśliwe małżeństwo, ja swojej cioci Dorotce zawdzięczam normalność i to, że w sytuacji, kiedy praktycznie miałem do czynienia z moją rówieśnicą, nie dostałem zawału serca, bo już wiedziałem, jak wygląda prawdziwa kobieta i byłem przygotowany na taki szok. I dlatego, drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, życzę wam, abyście kiedyś w życiu, jak dorośniecie, zrobiły dobry uczynek swojemu siostrzeńcowi i wyjaśniły swojemu siostrzeńcowi, jak jest zbudowana kobieta i jak funkcjonuje. Ze szczegółami wszystkimi.